Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w drugim odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli Back to School. Z racji tego, że niedługo zaczyna się rok szkolny, postanowiłam stworzyć dla Was serię Back to School, żeby nieco ułatwić Wam powrót do szkoły. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj pogadamy sobie trochę o moich tipach, moich trikach na organizację, które mimo natłoku obowiązków i mocno zabieganego życia pozwalają mi cieszyć się każdą chwilą i nie stresować. Oraz mimo natłoku pracy i innych obowiązków znajdować czas na przyjemności. Jak mi się to udaje? Koniecznie oglądajcie ten film do końca. Pamiętajcie jednak, że to, co sprawdza się u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u Was. Przed wydaniem osądu, czy coś działa, czy nie, polecam Wam przetestować triki przedstawione w tym filmie przez minimum tydzień i wtedy zdecydować, czy to działa, czy nie działa na Was. Wpadajcie na mojego Instagrama, na którym pokazuję dużo życia codziennego, tego, jak wygląda mój dzień, tak dalej. Informuję Was też tam, jakie filmy pojawiają się na moim kanale i wpadajcie także na mojego TikToka. Wrzucam tam jakieś 3-4 TikToki dziennie, także jeżeli macie niedosyt po moim kanale na YouTubie, tutaj znajdziecie więcej mnie. Oczywiście nie zapominajcie także o tym, żeby zostawić lajka i subskrypcję, ponieważ pomaga to pozycjonować moje filmy na głównej na YouTubie. Ogłoszenie parafialne mamy już za sobą, przechodzimy więc do porad. Rób listy to do. Ta rada jest szczególnie pomocna dla tych z Was, którzy są zapominalscy. Nie jest to nic złego. Mi też czasem zdarzy się o czymś zapomnieć. Moja pamięć krótkotrwała jest dosyć słaba. Zapominam bardziej o takich drobnostkach niż o tych większych wydarzeniach. Mimo wszystko zawsze zapisuję sobie to, co mam zrobić. Na przykład jeżeli mam wizytę u lekarza, to zapisuję sobie to. Mam osobną notatkę, w której mam zapisane na przykład filmy do nagrania, filmy zaplanowane, na jaki konkretnie dzień są, co mam zrobić w ciągu dnia, wizyty u lekarzy, jakieś takie rzeczy, które są na konkretny termin zaplanowane, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, bo myślę, że gdybym nie robiła tych list to do, to połowy rzeczy bym nie zrobiła, bo po prostu by mi to wyleciało z głowy. Także myślę, że jest to bardzo istotny i taki fundamentalny podpunkt. Drugi tip to planuj swój dzień. To jest bardzo silnie powiązane z tymi listami to do, jednak takie zaplanowanie dnia daje takie poczucie bezpieczeństwa, powiedziałabym, że takie poczucie sprawczości, że mamy kontrolę trochę nad tym dniem, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, czyli że wiemy, że o niczym nie zapomnimy, jeżeli to zapiszemy. Bo czasami jest tak, że mimo tego, że czegoś nie zapiszę, no to o tym pamiętam, ale jak to zapiszę, to wiem, że na pewno o tym nie zapomnę, bo sprawdzam dwa razy w ciągu dnia średnio notatki, co tam jeszcze mi zostało do zrobienia. Oczywiście czasami zdarzy się, że robię te rzeczy, bo zapomnę o tych notatkach i mimo tego to zrobię, bo po prostu o tym pamiętam. Jak są takie czynności, wizyty, o których mogę zapomnieć, bo nie są na przykład częścią mojej rutyny w ciągu dnia, nie wiem, jest jakieś spotkanie, albo jakaś wizyta online, albo mam na przykład bardzo zabiegany dzień, a mam do dokończenia zamówienie z gliny i mogę o tym zapomnieć. Wtedy zerkam sobie na ten plan dnia i wiem na 100%, że o tym nie zapomnę i jest to super. Trzeci tip to nie nakładaj na siebie zbyt dużych oczekiwań. Nie oczekuj od siebie zbyt wiele. Lepiej nałożyć na siebie takie realne oczekiwania, nawet może trochę niższe i spełnić je albo je przewyższyć i być zadowolony, dostać taki zastrzyk motywacji, niż zbyt łatwo i szybko się zniechęcić przez porażki, które są totalnie niepotrzebne, bo wynikają z tego, że narzucamy na siebie zbyt wiele i oczekujemy od siebie nie wiadomo czego. Także pamiętajcie o tym, aby być w stosunku do siebie wyrozumiałym, mierzyć wysoko, ale nie zbyt wysoko, żeby patrzeć na to wszystko realnie. No bo tak jak mówię, tylko wy na tym tracicie. Ja akurat mam wysoki poziom motywacji, nawet jak mi coś nie wychodzi, to się nie zniechęcam, ale wiem, że są ludzie, którzy po pierwszej porażce już całkowicie odpuszczą. Więc żeby tego uniknąć, polecam nakładać na siebie realne oczekiwania. Zadbaj o higienę snu. Tutaj bardzo ważne jest to, aby regularnie chodzić spać o tej samej godzinie i wstawać o tej samej godzinie, tak aby być wyspanym, żeby spać minimum to 7-8 godzin. Naprawdę 6 a 8 godzin niby wydaje się, że to nie jest duża różnica, ale dla waszego ciała jest to ogromna różnica. Te 2 godziny snu dają dużo lepsze samopoczucie, jesteście bardziej wyspani, przez co lepiej funkcjonujecie w ciągu dnia, wasza koncentracja będzie lepsza, przez co będziecie mogli więcej zrobić, być bardziej produktywnym. Ułóż sobie swoją rutynę dnia. Nie musi ona wyglądać tak samo codziennie, ale ważne, aby ten fundament był podobny. Na przykład wstaję o tej i o tej godzinie, jem śniadanie, robię krótką jogę i siadam do pracy. To jest tylko taki przykładowy schemat. Możecie go modyfikować dowolnie. To zależy od waszego trybu życia, wieku, od wszystkiego. Podałam tylko przykład. Oczywiście ta rutyna musi być dla was przyjemna w jakimś stopniu. Nie nakładajcie na siebie tego, że na przykład jesteście przyzwyczajeni, że wstajecie o 8,
8, to muszę wstać o 5, zrobić trening, mimo że nienawidzę ćwiczyć. Nie, nie, nie. W taki sposób bardzo szybko się do tego zniechęcicie, a to nie o to chodzi. Także postarajcie się, aby ułożyć tą rutynę, która sprawi Wam dużo radości i dzięki temu będzie Wam się chciało wstać wcześniej. Regularne posiłki. Wiem, że pewnie większość z Was je dosyć nieregularnie, nie zwraca na to za bardzo uwagi, jednak uważam, że regularne posiłki mają ogromne znaczenie dla tego, jak bardzo produktywny w ciągu dnia jesteś, bo dostajesz zastrzyk energii, czyli dzięki temu masz więcej energii do działania. Ja odkąd jem regularnie, to zauważyłam ogromną różnicę w tym, jak funkcjonuję w ciągu dnia i jak dużo jestem w stanie zrobić w ciągu dnia. Nie musi być to oczywiście 5 posiłków, może być to mniej posiłków. Dopasujcie sobie to do siebie. Kolejnym tipem, i jest to tip, który odkryłam 2 lata temu i od tamtego czasu go robię cały czas. Jest to ogromny life changer dla mnie. Zmieniło to totalnie moje podejście do takich nieprzyjemnych obowiązków. I o co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze, robienie jak najmniejszej liczby rzeczy, których nie lubicie, brzmi fajnie, prawda? No ale co z tymi, które trzeba zrobić? Na przykład praca. Chociaż i tak polecam znaleźć taką pracę, która w jakimś stopniu chociaż będzie dla Was przyjemna. Jednak wiem, że nie zawsze jest to możliwe, no ale jednak ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby na przykład latami harować w robocie, której nienawidzicie. Ja jestem osobą, która ryzykuje, wolę stracić, żeby po czasie zyskać, niż męczyć się w miejscu, którego nienawidzę. Ja wiem, że nie każdy jest taki jak ja i oczywiście to szanuję, więc to jest pierwsza rzecz, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest zawsze możliwe, bo są takie obowiązki jak na przykład sprzątanie i co wtedy? No i tutaj właśnie przechodzimy do sedna, czyli gdy już musisz zrobić czynność, której nienawidzisz, spraw, aby była ona w jak największym stopniu dla Ciebie przyjemna. Po pierwsze, Twoje nastawienie do niej, na przykład ładowywanie zmywarki. Ja tego nienawidzę robić, ale z drugiej strony trwa to tylko 2 minuty. Także myślę sobie o tym wtedy, że i tak to będę musiała zrobić, a im częściej będę robiła to zmywanie, tym mniej naczyń będzie do wykładania później. Bo jeżeli zbieracie z całego dnia naczynia, to potem ta zmywarka jest załadowana, trzeba to wyładowywać 2 razy dłużej, a jak ona będzie tak naładowana w 95%, no to będzie tego mniej. To jest druga rzecz. A trzecia jest taka, że sprawdźcie, aby ta czynność była jak najbardziej przyjemna. Czyli na przykład podczas wyładowywania zmywarki możecie puścić sobie jakiś filmik na YouTubie, albo muzykę, którą lubicie, albo serial, albo podcast. I dzięki temu skupicie się na tym, co oglądacie bądź słuchacie, a nie na samej czynności nieprzyjemnej, która nie sprawia Wam radości. Jest to tip, który totalnie odmienił moje życie, naprawdę. Także polecam sobie stestować. Dajcie mi znać w komentarzu, czy dla Was też to działa. Rozkładaj swoje obowiązki na cały tydzień bądź kilka dni, tak aby nie skumulowało Ci się wszystko jednego dnia. Dzięki temu unikniesz stresu, przebodźcowania, zdenerwowania i pozwoli Ci to żyć spokojniej, no bo jak wiesz na przykład, że w poniedziałek masz do zrobienia jakieś ważne 3 rzeczy, we wtorek 4, w środę 2, w czwartek na przykład nie masz nic, a w piątek i w sobotę masz 3. Masz takie coś takiego, że patrzysz, o w sumie to będzie taki fajny, spokojny dzień, no trochę tam mam obowiązków, ale nie jest tak źle, będę mogła się wyspać. Porównanie mamy tydzień, w którym poniedziałek, wtorek i środę mamy na przykład 10 rzeczy, 10 miejsc, do których musimy pojechać, no to od razu nasze nastawienie się zmienia. Boże, jaki to będzie ciężki dzień, tyle rzeczy do zrobienia. No a kolejne dni są wolne i można by to rozłożyć na kilka dni, a bez sensu kumulujemy to w jednym dniu lub w 2, przez co od razu jesteśmy do tego bardziej zniechęceni i nie wykorzystamy maksimum swojego potencjału. Naucz się odpuszczać i rezygnować z niektórych rzeczy. Nie zawsze odpuszczanie oznacza Waszą słabość i jest to bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrozumieć, że czasami odpuszczenie wyznacza właśnie Waszą siłę charakteru, to, że umiecie wybrać. To jest bardzo trudna czynność, umiejętność, sztuka wyboru i myślę, że warto się jej nauczyć. I ostatni podpunkt jest bardzo silnie powiązany z tym przedostatnim, czyli naucz się stawiać priorytety. Są rzeczy ważne, ważniejsze i te, które mogą poczekać. Także bardzo istotne jest to, aby nauczyć się wykorzystywać czas, który jest bardzo ograniczony, umiejętnie, tak żeby go nie marnować w ciągu dnia na rzeczy mniej potrzebne, jeżeli możemy go wykorzystać bardziej produktywnie. I tutaj też jest taki dodatkowy tip ode mnie. Jeżeli macie na przykład do zrobienia coś w centrum miasta, mieszkacie na obrzeżach tak jak ja i powiedzmy macie wizytę u lekarza, macie korepetycję i macie na przykład musicie do urzędu pojechać. Ja miałam tak ostatnio. I wszystko to wymagało tego, że muszę jechać do centrum. To starałam się ułożyć to tak, żeby zmieścić to w jednego dnia lub w 2 dni. Akurat wtedy chyba jednego dnia, no bo urząd mi zajął 15 minut,
minut, balet godzinę i korepetycje godzinę i wizyta u lekarza 20 minut. Także jakby nie było to za dużo na moje możliwości. Potem jeszcze nawet pojechałam do Krawcowej, którą też miałam następnego dnia załatwić i nie czułam się absolutnie przebodźcowana, bo właśnie wymagało to ode mnie tylko wykonania dwóch tras, jednej w stronę centrum i powrotnej. A jak miałabym to zrobić następnego dnia, to musiałabym znowu jechać do centrum i znowu wracać 40 minut i totalnie by mi się to nie opłacało. Także w takich przypadkach polecam właśnie starać się to jakoś łączyć, żeby nie marnować tego czasu na dojazdy. No dobra, więc przebrnęliśmy przez te 10 podpunktów tego, jak być bardziej produktywnym, jak bardziej umiejętnie wykorzystywać czas. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego filmu, że coś Wam pomoże, że pomoże Wam to w nowym roku szkolnym. Pamiętajcie, że szkoła to nie jest wszystko. Jest oczywiście bardzo ważna, ale nie traćcie na nią swoich nerwów, swojego zdrowia, stresu, bo nie jest to tego warte. Zdrowie jest najcenniejszym tym, co macie, także starajcie się to doceniać. Lepiej docenić to teraz, niż potem, jak na przykład przez to, że się przebodźcujecie, zapadniecie na jakieś choroby, no bo stres jest bardzo autodestrukcyjny dla naszego ciała. Także tak, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw koniecznie lajka i subskrypcję. Wpadaj także na Instagrama i TikToka. I każdy, kto obejrzał do tego momentu, pisze w komentarzu swoje imię. Chcę Was trochę lepiej poznać. Ostatnio pisaliście wiek, to teraz poproszę Wasze imiona. Możecie też dodać coś od siebie, co lubicie. Taki krótki opis swojej osoby. Będzie mi bardzo miło. Będę czekać na Was w komentarzu. I dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. A my widzimy się już w kolejnym filmie z tej serii na moim kanale, bo planuję, aby od końca sierpnia do września wleciały 4 odcinki. 4 odcinki z serii Back to School. Także dziękuję Wam bardzo, kocham Was bardzo i życzę Wam miłego dnia. Pa, pa!